Powiem wam tak. Nigdy w życiu nie wezmę już walki, kiedy na przeciwnika jest kurs 10, na mnie 1 za 5 i 99% komentarzy jest, że mam go rozjeść 10 sekund, bo w szatni już się bałem, że wróciły stare demony. Tak mnie presja dopadła, ale puściła. No i wygrałem! Jest, kurwa! Wiem o tym, że plan na tą walkę był jasny. Okopać mocno hejtera. Nie zdążyłeś, co prawda te 3 low kicki weszły. Tak, weszły, były spoko. No. Dobra, no to co najważniejsze. Pokazujesz na pas mistrzowski. Dzisiaj Wiewiór broni swojego pasa z Krychą. Kiedy walka o walk? O pas. Nie dziś, nie jutro, nie za miesiąc, ale obiecuję wam wszystkim, że jeszcze zdobędę ten pas i będę jeszcze raz mistrzem. Nie dziś, nie jutro, nie za miesiąc, ale kurwa obiecuję, że to zrobię. No to na koniec ogromne brawa dla Dawida Malczyńskiego. A za mi hejter, no to pierwsze pytanie, jak ty się czujesz po tej porażce? Na początku chciałbym podziękować trenerom Eliaszowi i Skulasowi za przygotowania i oczywiście Piotrkowi Ukemaniak, którego z nami tutaj nie ma niestety. No i co? Większość ludzi pewnie jest zadowolona z tego werdyktu. Nie sądziłem, że tak to się skończy szybko. Na początku już myślałem, że faktycznie to się pociągnie dłużej. No i co, mam nauczkę, żeby nie brać sobie mocniejszych rywali. Pierwszy raz mi zgasło światło w życiu. Wiem, co to znaczy już. I po prostu na następnego przeciwnika wezmę kogoś równiejszego. Pytałem cię po ostatniej walce, czy trenujesz, czy będziesz trenował do tej walki. Mówiłeś, że tak. To możesz teraz przyznać się przed wszystkimi. 14 tysięcy osób i oczywiście widzowie. Trenowałeś do tej walki? Przetrenowałem więcej niż do wszystkich. Faktycznie przyłożyłem się lepiej. Nie będę tutaj teraz ściemniał, że się nie przygotowałem. Ale no, wyszło jak wyszło, nie? No to na koniec ogromne brawa dla hejtera. Moi drodzy, już za moment.